Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na środowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji i na początek standardowy indeks S&P 500. Podczas ostatniej sesji obserwowaliśmy dosyć spore spadki głównych indeksów. Wczorajsza sesja zdecydowanie nie sprzyjała giełdowym bykom. Indeksy otworzyły się na minusie i też zakończyły tą sesję na minusie. Dow Jones stracił nieco ponad 1%. S&P 500 spadł o 1,16%, natomiast Nasdaq również odnotował podobny spadek rzędu 1,14%. Przed otwarciem dzisiejszej sesji natomiast obserwujemy bardzo niewielkie zmiany kontraktów na amerykańskie indeksy akcyjne. Kontrakty na Dow Jones odnotowują minimalny wzrost 0,07%. Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 z kolei pozostają tak naprawdę na tym samym poziomie, również nie wykazują tutaj większych zmian. Natomiast jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, dzisiaj dosyć sporo się tutaj działo i jeszcze sporo się będzie działo. Rano mogliśmy zapoznać się z szeregiem raportów dla europejskich gospodarek. Między innymi rano pojawiły się dwa raporty na temat inflacji w Wielkiej Brytanii. Inflacja konsumencka nie zaskoczyła specjalnie rynku, wyniosła 6,8% w lipcu, dokładnie tyle, ile spodziewał się rynek, natomiast inflacja bazowa wypadła minimalnie powyżej oczekiwań, wynosząc 6,9% wobec oczekiwanych 6,8%. Jeśli chodzi natomiast o inflację producencką w Wielkiej Brytanii, tutaj już większe zaskoczenia. Inflacja PPI w lipcu wyniosła minus 0,8%, spodziewano się minus 1,3%, natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja PPI wyniosła 0,1%, podczas gdy rynek spodziewał się minus 0,2%. Następnie pojawił się też chociażby raport na temat PKB w strefie euro. Tutaj bez zaskoczeń PKB wzrosło o 0,3% kwartał do kwartału w strefie euro w drugim kwartale. Natomiast w ujęciu rok do roku wzrost wyniósł 0,6%, oba odczyty zgodne z oczekiwaniami rynku, ale najważniejsza publikacja z perspektywy szczególnie inwestorów amerykańskich, bowiem o godzinie 20 pojawi się protokół z posiedzenia FOMC, być może nawet najważniejsza publikacja tego tygodnia, tak więc inwestorzy z niecierpliwością oczekują na ten protokół z posiedzenia FOMC, który może zmienić bieg tej dzisiejszej sesji. Ale przejdźmy już do pierwszej spółki, jaką na dzisiaj przygotowałem dla Was, czyli Home Depot. Spółka osiągnęła trochę lepsze wyniki w drugim kwartale niż oczekiwał rynek i zapowiedziała nowy program skupu akcji własnych. Spółka odnotowała spadek transakcji klientów o 1,8%, co stanowi jednak poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału. Pomogły w tym wyższa sprzedaż roślin i artykułów ogrodniczych, a także stabilny popyt ze strony bardziej profesjonalnych klientów na produkty z takich kategorii jak złącza czy izolacje. Transakcje o wartości powyżej $1000 pozostają jednak pod presją. Spadły one o 5,5% w ostatnim kwartale. Spółka utrzymała całoroczne prognozy. CEO Ted Decker oznajmił, że warunki gospodarcze wciąż są zbyt niepewne, aby dokonywać aktualizacji. Porównywalna sprzedaż w drugim kwartale spadła o 2%, przy czym rynek spodziewał się ponad 3,5% spadku. Przychody sięgnęły 42,9 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 42,2 miliardów. Zysk na akcję wyniósł $4,65 i było 20 centów wyższy od konsensusu. Oprócz tego Home Depot zapowiedziało też nowy program skupu akcji własnych o wartości $15 miliardów. Rekomendacje dla Home Depot: 21 rekomendacji kupna, 14 rekomendacji trzymaj i 3 rekomendacje sprzedaj. Kolejna spółka na dzisiaj, Nu Holdings. Nu Holdings wygenerowało rekordowo wysokie przychody w drugim kwartale i tym samym znacząco przebiło oczekiwania rynku. Pomógł w tym przede wszystkim wysoki przyrost nowych klientów. CEO David Vélez poinformował, że są już czwartą największą instytucją finansową w Brazylii pod względem właśnie liczby klientów. W ostatnim kwartale Nubank przyciągnął 4,6 miliona nowych klientów i posiada ich już łącznie 83,7 miliona, co oznacza wzrost o 28% rok do roku.
Przychody wystrzeliły o 60% do 1,9 miliarda dolarów, natomiast średni miesięczny przychód na aktywnego klienta wzrósł o 18%. Rynek spodziewał się całkowitych przychodów na poziomie 1,5 miliarda dolarów, tak więc ten wynik osiągnięty przez spółkę może naprawdę może imponować. Spółka radzi sobie w tym roku ogólnie bardzo dobrze, co możemy zresztą zobaczyć na wykresie, jak mocno wartość akcji tej spółki wzrosła. Od stycznia cena wzrosła już o około 122% i konsekwentnie odrabia straty poniesione w 2022 roku. Przed otwarciem dzisiejszej sesji akcje Nu Holdings rosną natomiast o kolejne 4%. Rekomendacje dla Nu Holdings: 11 rekomendacji kupna, 6 rekomendacji trzymaj i 2 rekomendacje sprzedaj. I ostatnia już spółka na dzisiaj, czyli Agilent Technologies. Producent sprzętu medycznego obniżył całoroczne prognozy pomimo wypracowania lepszych wyników niż oczekiwano. Spółka wciąż odnotowuje słaby popyt na rynku chińskim, gdzie obserwujemy wolniejsze ożywienie niż się spodziewano. CFO Robert McMahon poinformował, że sprzedaż w lipcu w Chinach spadła o 17% i spodziewają się kontynuacji tego negatywnego trendu w czwartym kwartale. W trzecim kwartale natomiast całkowite przychody Agilent spadły o 2,7%, do 1,67 miliarda dolarów. Rynek prognozował 1,66 miliarda, tak więc minimalnie powyżej oczekiwań wynik osiągnięty przez spółkę. Zysk na akcję wyniósł natomiast $1,43. Spodziewano się zysku na poziomie $1,36 na akcję. Agilent prognozuje, że przychody w całym roku sięgną około 6,83 miliarda dolarów. Wcześniej szacowano, że będzie to około 6,98 miliarda dolarów. Spółka spodziewa się też zysku w przedziale między $5,40 a $5,43 na akcję. Wcześniej prognozowano zysk o około 20 centów na akcję wyższy. Rekomendacje dla Agilent Technologies: 12 rekomendacji kupna, 6 rekomendacji trzymaj i 1 rekomendacja sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.